zasady, słuchać moich komend, podać sobie ręce. Rozejść się do różnych. I drastycznie schodzimy do niższej kategorii. Kategoria do 66 kg. No, ciężkie wyzwanie przed Szczepańskim. Jak widzimy, warunki fizyczne dużo, dużo niższe, ale jest to, jak słyszeliśmy, dobry zapaśnik. I to faktycznie jest metoda na Śmiałowskiego, który jest bardzo, bardzo wysoki i no, nam pokazał już nieraz, że bardzo ładnie walczy w stójce. Przy tych warunkach zresztą to jest naturalne. I proszę, Szczepańskiemu udało się dosyć siłowo, ale chwytem takim za głowę sprowadzić w końcu do parteru. Zobaczymy jak dalej, bo jedna sprawa to ściągnięcie, a oczywiście inna, jak sobie teraz ułoży, jak sobie poradzi, skontroluje przeciwnika w parterze. Tak jak już powiedziałem przy bodajże walce z Telmaszyka, że chwyt za głowę nie jest często takim najlepszym rozwiązaniem przy sprowadzeniu, dlatego że przeciwnik ma możliwość wyjścia za plecy. Natomiast tutaj widzimy, że bardzo mocno złapał Szczepański Śmiałowskiego i Śmiałowski ma problem, żeby w ogóle ruszyć. Ale pamiętajmy też, że jeżeli zbyt długo jest jakaś pozycja, która nie przynosi żadnego efektu, sędzia może podnieść tą walkę z powrotem do stójki. Próbuję zrobić Szczepańskie takie trójkątne duszenie, no ale nie jest to według wzorców z jiu-jitsu. Widzimy bardzo silnie chwycony Dawid Śmiałowski, po prostu nie może wydostać się z tej pozycji. A Szczepański powolutku, powolutku przekłada rękę. No i walka wyszła do stójki. To jest oczywiście sfera, płaszczyzna, w której Śmiałowski prawdopodobnie będzie dominował. Próba rzutu takiego półsuplesowego. Nadal ten chwyt za głowę. No ale na razie jest to skuteczna broń, aby wykluczyć tą groźną stójkę w wykonaniu Śmiałowskiego. Nie mam danych o zasięgu ramion, o wzroście, ale widać, że jest ta różnica naprawdę potężna. Mocny doping publiczności, Dawid. Wykluczył Szczepański rękę Śmiałowskiego, próbuje zrobić i dźwignie na rękę. Wydaje się, że Śmiałowski przez chwilkę zabolała go ta ręka, ale faktem jest, że nie jest precyzyjnie ułożona ta ręka. Natomiast no, wszystko może się w takiej sytuacji zdarzyć. Może oczywiście być tam ta dźwignia, może jej w ogóle nie być. Wszystko zależy po prostu od ustawienia. Nie jest fachowo oczywiście ta ręka przytrzymana, natomiast no, tak jak powiedziałem, no, jest możliwe, że może wejść w pewnym momencie ta dźwignia. Wszystko zależy od ułożenia zarówno Szczepańskiego, jak i broniącego się zawodnika. Czasem jest tak, że jest wszystko dobrze, a podczas próby wyjścia właśnie znajdzie się ten odpowiedni kąt i na przykład dźwignia może zostać zrobiona. Wydaje się, że Śmiałowski wydostanie się, tak, wydostał się. Pamiętajmy, że te elementy zapaśnicze, grapplingowe bardzo dużo sił odbierają. Oj! Potężnie w głowę. I proszę, wystarczył jeden moment, kiedy Śmiałowski dostał się do momentu, kiedy mógł wykorzystać swój zasięg. No i ciężki nokaut. Jego zawodnik
jego przeciwnik nieprzytomny. Ale wydaje się na całe szczęście, że Sławomir Szczepański dzięki otrzymanej szybkiej i fachowej pomocy medycznej już wraca do przytomności. Jak widzieliśmy, bardzo wysokie, mocne kopnięcie w głowę. Ono tam zahaczyło aż o kark przeciwnika. Natychmiast ścięło Szczepańskiego, który padł na twarz. Wiadomo, jeżeli przeciwnik upada po nokaucie na twarz, zawsze jest to ciężki nokaut. I zespół z Witkowa, tak jak już mówiłem, Łukasz Bosacki, jeden z współwłaścicieli Gali Slugfest, doskonały sędzia międzynarodowy, no i zarazem dobry trener, widzimy jednego z jego podopiecznych. Panie i panowie, po 4 minutach i 20 sekundach sędzia Piotr Jarosz przerwał to starcie, które przez nokaut zwycięża Dawid Śmielowski! A więc kolejna walka profesjonalna, która kończy się w pierwszej rundzie. Przegranego wręcza sponsor tego pojedynku, pan Artur Bondar z firmy Detektyw 07. A przed nami już ostatnia walka wieczoru, ale o zapowiedź poprosimy i poczekamy na Krzysztofa Skrzypka, który jest także już bardzo uznaną postacią w świecie MMA, zapowiada bardzo wiele gal. Także jak widzimy, pomimo tego, że gala Slugfest ma taką, no powiedzmy, jest to gala lokalna, no to ludzie, którzy uczestniczą przy tej gali, no to są ludzie, którzy są jakby z tego najwyższego poziomu w MMA. Panie i panowie, zwycięzca, drugie co do ważności walki wieczoru, Dawid Śmielowski. Dawid, o zwycięzcy na szybko, tej walki. Pierwsze słowa po zwycięstwie, którego pierwsze sekundy wcale nie zapowiadały. Przede wszystkim jako pierwsze witam całą murowaną roślinę. Dziękuję za doping. Chciałem podziękować też mojemu rywalowi, ponieważ 2 tygodnie przed właśnie tą walką wypadł mi rywal. Żaden nie chciał podjąć rękawic, ale Sławek tutaj przyjechał i zawalczył ze mną. Dziękuję mu. Bardzo dziękujemy. Szybko, przebieg tej walki, tak na świeżo, na szybko i jeszcze na gorąco. Więc tak, no udało mi się obalić mnie, nie pamiętam w jaki sposób. Czułem jak spinał ręce na tym duszeniu, myślał, że wchodzi, ale ja tą rączkę sobie tu blokowałem. I czułem jak on się spina, traci energię, traci. A ja mówię, dobra, będę leżał, bo i tak nie będę zrealizował sił na to podniesienie. Potem tą rękę czułem, nie powiem, że nie, bo czułem tą rękę, ale też nóżkami sobie tam zablokowałem. No i jak już staliśmy, to widziałem właśnie tą siłę, którą włożył w te poddania. I wiedziałem, mówię, kopię, nie? I weszło. Panie i panowie, Dawid Śmielowski.